piątek byliśmy z kamerą m.in. w Jeziorzycach, gdzie najsympatyczniejszy na świecie Mikołaj obdarowywał tłumy przedszkolaków prezentami, a także w Copiesie, gdzie odbywał się kiermasz świąteczny. Mamy również relacje z warsztatów ćwiekowania w kafeinie. W piątkowy poranek ponad 400 przedszkolaków ze wszystkich punktów przedszkolnych gminy Słupsk przybyło na spotkanie ze świętym Mikołajem, który na miejsce spotkania wytypował halę widowiskowo-sportową w Jeziorzycach. Wszystkie dzieci samodzielnie wykonały ozdoby choinkowe, które zawiesiły wspólnie z Barbarą Dykier, wójtem gminy Słupsk. Każda grupa przygotowała również piosenki i wierszyki, którymi zachęcały Mikołaja do szybkiego przybycia. Wojtek. A ile masz lat? 5. Nie, 6. Ile? 6. 6 lat. Dobra, okej. Okay. Co byś chciał dostać od Mikołaja? Tableta. Dobra. Ja też tableta. Tableta? Wy? Ferbuk. Karty piłkarskie i naklejki piłkarskie. Ja? Karty piłkarskie. Karty piłkarskie. Co byś chciał dostać od Mikołaja? Kodzille. Ferbi. Tak? A ja bym chciał zostać tamte piłkarskie. Dobra, powiedz jacy zawodnicy? Messi. Tylko Messi? Co jeszcze ktoś? Polska. Dobra. A interesujesz się piłką nożną? Tak. A grasz też? Tak. A na komputerze czy na boisku? Na boisku. Dobrze, jak ci idzie? Dobrze. Święty nie dał się długo prosić i w eskorcie małych śnieżynek wszedł na salę, wzbudzając entuzjazm maluchów. Czy już sukcesne? Nie słyszę. Na pewno? Dobrze, to w takim razie mam dla was przygotowane razem z elfami i śnieżynkami małe paczki. Myślę, że będziecie zadowolone. Tutaj moje dwie śnieżynki pięknie mnie prowadzą. Gdzie mam usiąść? O, piękne krzesło. Dziękuję bardzo. Dziękuję za eskortę. Tak, przesunę, jeszcze mam siły, jeszcze dam radę, nawet worek cięższy. Każdy przedszkolak, który był grzeczny w tym roku, otrzymał upominek od Mikołaja. Były wspólne zdjęcia i, niestety, pożegnanie. Każdy jednak miał okazję, by poprosić o wymarzony prezent. Jak masz na imię? Agata. A ile masz lat? Wiesz już? 5. 5. No to świetnie. Dobra, dziewczynka, co byś chciała dostać od Mikołaja? Syrenę. Okej. Okay. Jak masz na imię? Ile masz lat? Weronika. A ile masz lat? 6. A co byś chciała dostać od Mikołaja? Elke Monster High. Okej. Okay. Jak masz na imię? Kuba. A co byś chciała dostać od Mikołaja? Kira. Kia? Tira. Tira. A Tira. A przepraszam, źle zrozumiałem. Jak masz na imię? Wiktoria. I co byś chciała dostać od Mikołaja? Zamek. Zamek? Jaki to zamek? Z kucyków. Okej, dzięki. Jak masz na imię? Oliver. Co byś chciał dostać od Mikołaja? Ja bym chciał dostać dwie wyścigówy na pilota. Okej. Okay. Jak masz na imię, co byś chciała dostać od Mikołaja? Oliwia. Co byś chciał dostać? Lalki. Lalki byś chciał dostać. Dobra.
Co byś chciała dostać od Mikołaja? Nazywam się Wiktoria, bym chciała kotka na baterię. Okej. Maja. Prezenty. Okej. Jakieś specjalne? Jakie? Lalkę, słodycze, zabawki. Okej. Okay. Jakie stanie? Mam na imię Staś i chcę od Mikołaja Madzinka Spidermana 2 i Ekto. Mikołaj obiecał spełnić wszystkie prośby, po czym złożył przedszkolakom życzenia świąteczne, wsiadł na sanie i wrócił do domu szykować się do pracy. W końcu w sobotę imieniny Mikołaja. Sezon świąteczny zbliża się wielkimi krokami, co doskonale widać na przykładzie licznych zabaw mikołajkowych, świecących ozdób choinkowych i przede wszystkim tłoków w galeriach handlowych. Swój kiermasz w słupskim Scopiesie zorganizowały w piątek Fundacja DevBox Siła dla Ciebie i Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. Piątkowa impreza rozpoczęła się od przybycia blisko 80 przedszkolaków, dla których organizatorzy przygotowali spektakl teatralny i szereg towarzyszących mu zabaw. Dzisiaj od samego rana, od godziny 10, było zatrzęsienie przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, które brały udział we wspólnej zabawie. Był spektakl, były zabawy tematyczne, były różnego rodzaju terapie, więc działo się bardzo dużo, było bardzo głośno, hucznie i kolorowo. Od południa władze nad Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przejęły starsze dzieci, które przy akompaniamencie świątecznej muzyki tworzyły ozdoby choinkowe z masy solnej, tańczyły i aktywnie wypoczywały. Od godziny 15 rozpoczął się kiermasz świąteczny, w trakcie którego goście mogli spożyć świątecznej strawy, zaznać masażu relaksacyjnego i klasycznego oraz zakupić ozdoby i stroiki bożonarodzeniowe. Można było również się pobawić z naszymi elfami, można było przywitać się z psami terapeutami, można było napić się dobrej kawy, spróbować kiełbasy z grilla, waty cukrowej oraz domowych wypieków. Można było również posadzić się na fotelu do masażu, także do wyboru, do kolorów. Jesteśmy grupą kuglarsko-ogniową ze Słupska. Co jeszcze więcej możemy powiedzieć o sobie? No ja jestem Kamil i mam 17 lat. Jestem Krzysiek, mam 18 lat. Jestem Adrian, mam 17 lat. Ja jestem Grzegorz. Ile lat? 24. 18. Każdy z nas inną historię jest kuglarzem i po prostu prędzej czy później przechodzi się do ognia. No to ciągnie adrenalina. Jedni skaczą ze spadochronem, my kręcimy ogniem. Dzisiaj zobaczymy wszystkich w akcji, co jest rzadkością, bo często jest każdy z nas zajęty szkołą, tak, pracą. Nie każdy, tylko któryś z nas jest często. Nie zawsze jesteśmy wszyscy, najczęściej nie jesteśmy wszyscy. Dzisiaj będzie kij, a dokładniej dwa. I będzie dużo pojek. Ogólnie pokaz techniczny, typowo pokaz techniczny. Zależy, czy pokazujemy właśnie technicznie, czy próbujemy pokazać jakąś etiudę. Etiudy się składa bardzo długo, pokazy techniczne z reguły robimy to po prostu to, co tak, umiemy. Każdy prezentuje to, co potrafi. Taki czyli styl wolny. Tak, styl wolny, każdego flow, sposób, technika, jak to kręci i staramy się to skleić w całość. No próbujemy. Nasze umiejętności. Najbliższe tygodnie zapowiadają się niezwykle intensywnie dla wszystkich organizatorów świątecznych zabaw, kiermaszów i balów dla najmłodszych. Oby tylko wystarczyło świętych Mikołajów. Jak zmienić stare ubrania w zupełnie nowe i odważne kreacje? Tego uczyli się uczestnicy zajęć zorganizowanych w słupskiej kawiarni Kafeina. Chętni do twórczego spędzenia czasu przy użyciu ćwieków, korzystając z wiedzy słupskiego projektanta Łukasza Sieniuć-Więckowskiego, dokonywali cudów.
Co to jest za akcja? Akcja ćwikowanie w kafeinie. No, akcja ma na celu zbliżenie ludzi do mody i pokazanie, że można też żyć inaczej. Co jest takiego fajnego w tych ćwiekach? Wszystko. Wszystko. Są błyszczące, są matowe, są ostre, są płaskie, różnorakie. A to chyba trochę niewygodne mieć takie ćwieki na plecach. Bardzo wygodne, bardzo wygodne. Oczywiście. Dlaczego wygodne? No dlatego, że są inne. Są, nie są takie mainstreamowe. O. Kojarzą z, chyba z miłośnikami takiej ostrej muzyki, czy nie tylko? No nie tylko, jak widać. Ja nie jestem miłośnikiem ostrej muzyki i jednak noszę ćwieki, bo lubię. To jest taka chwilowa moda, jak to wyglądało? Chwilowa moda? Nie, no nie chwilowa. Ona już działa znaczy moda ta na ćwieki jest już x lat, tak? Tylko no teraz wraca do łask. Co można zrobić z tych metalowych elementów? Wyćwikować wszystko, od pasków po gitary, tak jak tutaj kolega robi, buty moje, kurtki, torebki, wszystko co się da. Buty też? Buty też, oczywiście, tu jest dowód na to. Kurtki, buty, paski do spodni i inne elementy garderoby w kilka chwil zmieniały swój wygląd. Jak zapowiadają organizatorzy ćwiekowania w kafeinie, podobne inicjatywy będą organizowane jeszcze w przyszłości.